Dobrze, proszę Państwa, zaczniemy. Myślę, że trzeba uszanować tych, którzy są punktualni. Najwyżej będą kolejne osoby dochodzić. Drugi panel. Powiem szczerze, ciekaw jestem, czy on jest, znaczy intuicja podpowiada mi, że on nie jest właśnie nie jest taki intuicyjny, intuicyjnie nie pasuje do tematu geopolityki. Chciałbym dzisiaj na tym panelu z Państwem i z panelistami połączyć trzy kropki, a właściwie cztery. Pierwsza kropka to geopolityka, geografia, polityka, przestrzeń. Druga kropka to sztuczna inteligencja. I trzecia kropka to 5G, a czwarta kropka to nowe GMO, tak zwane CRISPR. Ktoś słyszał o tym ostatniej kropce? Kto słyszał o tej ostatniej kropce? Ręka do góry. Okej. No. Ja powiem szczerze, o niej usłyszałem kilka miesięcy temu i byłem pod wrażeniem tej kropki, jak ona może mieć wpływ na zmianę układu sił. Zacznę od przedstawienia prelegentów, ale tak nietypowo. Chciałbym, żebyście panowie odpowiedzieli na dwa pytania. Tak prywatnie, sukces zawodowy, jaki największy wasz jest w tym temacie, który w takim lub mniejszym stopniu, w tym obszarze, który jest w takim lub mniejszym stopniu związany z dzisiejszym panelem, z tytułem sukces zawodowy. A drugie pytanie, albo właściwie zostańmy na jednym. Dzień dobry Państwu, Grzegorz Lindenberg. Ja myślę, że sukcesem zawodowym było to, że wydałem książkę, która się nazywa Ludzkość Poprawiona, rok temu, ale nie to, że wydałem książkę, tylko że zwróciło się do mnie wydawnictwo, żebym wydał książkę, bo ja nie miałem żadnego pomysłu, że będę robić książkę. Napisałem wcześniej tekst długi, to też może jest sukces, chociaż nie całkiem moja zasługa, bo napisałem bardzo długi tekst o sztucznej inteligencji, właśnie metodzie CRISPR i jeszcze o imigracji, nadchodzącej imigracji z Afryki jako takich głównych wyzwaniach przyszłości. I to był tekst na tyle długi, że nikt tego nie chciał opublikować. Już nie mówię, że żadna gazeta, ale portale tego nie chciały opublikować. W końcu dzięki znajomym w Forbes.pl udało mi się to opublikować i ktoś tam to zobaczył z wydawnictwa, stwierdził, że fajnie by było, gdybym napisał książkę, przy czym broniłem się rękami i nogami, bo nigdy nie pisałem żadnej książki i udało mi się napisać ją w ciągu 4 miesięcy, więc myślę, że to jest sukces. Książka w dodatku, jak widzę po roku, w ogóle się nie zestarzała, dzięki temu, że ma mniej odpowiedzi, a więcej pytań. Tak, ja polecam tą książkę, tutaj mam ją w ręku. Faktycznie nabyłem ją jakieś 2-3 miesiące temu i jest ciekawa. Bardzo ją polecam. Również polecam na Facebooku jest fanpage pod tytułem Ludzkość Poprawiona. Proszę. Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim chciałbym serdecznie podziękować za zaproszenie do panelu i na forum geopolityczne. Moje nazwisko Rukat Mariusz. Ja, jak widać, jestem podpułkownikiem rezerwy. To chyba był największy sukces, czyli rekonwersja z takiego myślenia militarnego w ścisłych kategoriach baczność, spoczni i struktur militarnych i wejście w świat nauki, dydaktyki, polityki. Ja jestem wykładowcą akademickim na 3 uczelniach niepublicznych w Warszawie. Prowadzę zajęcia, uruchamiałem zajęcia na temat cyberbezpieczeństwa. Te zajęcia są kontynuowane w szerokim zakresie, bo to dotyczy i struktury internetu, architektury internetu, polityki państw, tych trzech, powiedzmy, zasadniczych bloków. Właściwie dwóch bloków, bo to jest blok państw podobnie myślących i całej reszty. Systemy militarne, systemy autonomiczne, kwestie operacyjne i co nas rzeczywiście może uderzyć w internecie, łącznie z wszelkimi aspektami tutaj technicznymi. Czy to jest sukces? Nie wiem. Staram się przekazywać wiedzę i budować świadomość tego, co nam rzeczywiście grozi. Również na polu chińskim. Ja właśnie nie dodałem, spędziłem 7 lat w Chinach.
4 lata na placówce dyplomatycznej, 3 lata jako student Akademii Wojskowej Języków Obcych. Mówię biegle po chińsku. Dziękuję za ten fragment, ten artykuł, który dostałem od pana doktora. Jest fascynujący dla mnie, jak wielkie zrozumienie doradcy do spraw strategicznych Donalda Trumpa na temat Chin. Niech pan nie odkrywa, będzie... Nie. Ja to puszczę tutaj, chcę to wrzucić w tle, żebyśmy mogli sobie podyskutować i zobaczyć, jak... Ja chciałbym po prostu wykazać błędy w myśleniu, bo trzeba czytać odpowiednie książki, żeby rozumieć odpowiednie rzeczy. I może to tyle. Dziękuję. Dziękuję. Panie Pawle. Dzień dobry. Ja mam trochę problem z tym pytaniem, dlatego że pytanie jest o sukces zawodowy i może trochę przewrotnie odpowiem, że nie myślę tak o sukcesie. I to może będzie też trochę wstępem do tego, w jaki sposób chciałbym rozmawiać, dlatego że pytanie, tak jak tutaj, o sukces zawodowy w jakimś sensie filtruje myślenie. Czyli zaczyna nam mówić o tym, w jaki sposób mamy myśleć o naszym sukcesie. Dla mnie sukces zawodowy nie jest najważniejszy, dlatego że życie, tak jak i zdrowie, jak i dzisiaj problemy świata są wielowymiarowe, a nie tylko jednowymiarowe. I często sukces zawodowy jest tym, co zamyka nam oczy na wiele innych aspektów i nie pozwala rozwiązać naszych problemów, kiedy je napotykamy. I w ten sposób chciałbym mówić również o 5G. W tym sensie, w tym kontekście moim sukcesem w tym roku było napisanie ekspertyzy dla Instytutu Spraw Obywatelskich mega ustawa 5G, czy ta księga rzeczywiście jest biała, która podejmuje ten temat właśnie wieloaspektowo i wielowymiarowo, zarówno w zakresie bezpieczeństwa państwa, zdrowia, ale również stosunków społecznych, tego roli samorządów, tego w jaki sposób my jako obywatele mamy prawo, czy w ogóle jesteśmy go pozbawiani do kształtowania naszego środowiska, w tym środowiska elektromagnetycznego. I w ten sposób chciałbym o tym rozmawiać, dlatego że ja mawiam, że dzisiejszy świat jest pełen geniuszy, o których czytamy i słyszymy, tylko to są geniusze jednowymiarowi. Najczęściej ci jednowymiarowi geniusze są wielowymiarowymi idiotami. To znaczy, że nie potrafią widzieć innych aspektów, a to, czego nauczyłem się, bo jestem inżynierem elektroniki z wykształcenia, to, czego nauczyłem się w 83 chyba roku, czy 5 na studiach optymalizacji wielowymiarowej w przestrzeni nieliniowej, może to tak trudno brzmi, ale to jest to, czym jest życie, czym jest zdrowie, czym jest to wszystko, co robimy dzisiaj, dlatego że świat jest wielowymiarowy. Dlatego w optymalizacji jednowymiarowej zawsze najgorszym, szczególnie nieliniowej, zawsze najgorszym rozwiązaniem jest trzymanie się tylko jednej drogi i optymalizowanie jej do końca z uporem maniaka, tak jak kreowanie wzrostu gospodarczego bez końca. I z tej perspektywy, otwierając przestrzeń szerszą niż tylko jeden wymiar, chcę mówić o 5G jako nie o technologii, tylko i wyłącznie jako o tym, co zagraża, czy tak jak niektórzy rzucają, śmiercionośnej technologii i tak dalej, tylko jako o zagadnieniu społeczno-polityczno-technologicznym i jeszcze szerszym niż to, i zdrowotnym również, dla nas wszystkich i tego, kim my jesteśmy. Czy jesteśmy tylko konsumentami, którymi napędzanymi marketingiem, bo tak naprawdę przekazem marketingowym, czy my rozumiemy te problemy, z którymi się przyszło nam mierzyć, czy my rozumiemy, czym jest 5G, jak działa, jakie zagrożenia ze sobą niesie, jakie korzyści ze sobą niesie oczywiście też i jak jest powiązane biznesowo, politycznie, społecznie, zdrowotnie, z systemem medycznym, z wszystkimi innymi aspektami. Panie Pawle, zatrzymuję, bo to już za długie to przedstawienie. Ja polecam tą ekspertyzę, państwo możecie bezpłatnie w wersji elektronicznej, mega ustawa, czy ta księga rzeczywiście jest biała, pobrać ze strony Instytutu Spraw Obywatelskich. Dobrze, proszę panowie, łączymy kropki. Pierwsze pytanie jest to tytułowe. 5G, sztuczna inteligencja, nowe GMO. Czy to nowy, wspaniały świat? Oczywiście tytuł nawiązuje do Huxleya. Ostatnio się przekonuję, że mało osób młodych. Kto czytał Huxleya, nowy, wspaniały świat? O, tutaj mamy, super.
Super, super, że mamy taką tam, taką trafność. Panie Grzegorzu, jakby pan odpowiedział na ten tytułowe, na to tytułowe pytanie? 10-15 minut dla każdego z panelistów. Jednej rzeczy, której nie zrobiłem, to nie podziękowałem za zaproszenie i nie powitałem państwa uprzejmie. Naprawdę jest mi miło być w Łodzi, z czego moje ulubione miasto. Cieszę się, że jest coraz bliżej Warszawy. Więcej ludzi przyjeżdża i można się, a ja mogę też częściej przyjeżdżać. Jest jedna, znaczy o 5G to nie wiem nic kompletnie, więc w ogóle się nie będę na ten temat wypowiadał. Natomiast jest jedna podstawowa różnica, jeżeli chodzi z Huxleyem, czy właśnie dowolną inną dystopią. Mianowicie te wszystkie dystopie mówią o świecie, który jest rządzony przez jakąś grupę, kastę, klikę, kosztem innych ludzi, wszystkich, którzy nie mają nic do powiedzenia w ogóle albo prawie w ogóle i ta grupa jakoś tam sobie ten świat urządza. Moja teza natomiast jest odwrotna. Znaczy moja teza jest taka, że o przyszłości świata politycy nie zdecydują, zdecydują naukowcy. Jak państwo się zastanowicie chwilę nad tym, to zobaczycie, że również teraźniejszość i przeszłość w ciągu ostatnich 200 lat, a przynajmniej w ciągu ostatnich 100 lat, w znacznie większym stopniu była kształtowana, kreowana przez naukowców, częściowo również przez biznesmenów, w znacznie mniejszym stopniu przez polityków. Chociaż oczywiście politycy rozmaite szkody, katastrofy i zbrodnie produkowali. Jak państwo pomyślicie chwilę, kto na dzisiejszy świat miał większy wpływ, czy ma większy wpływ? Józef Stalin czy Zuckerberg? Myślę, że albo Steve Jobs. Myślę, że odpowiedź jest absolutnie jasna. Wprawdzie Stalin zabił kilkadziesiąt milionów ludzi i doprowadził społeczeństwo w jakieś po prostu do jakiegoś potwornego stanu, to dzisiejszy świat nie ma z nim nic kompletnie wspólnego. Natomiast świat cały jest zmieniony przez Zuckerberga, świat jest zmieniony przez Steve'a Jobsa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Okej. My zastanawiając się na tematy geopolityczne, na przykład Polska między Niemcami a Rosją i tak dalej, patrzymy na świat tak, jak się tradycyjnie na świat patrzyło. Tymczasem on jest w najlepszym wypadku w takiej międzyepoce, czyli epoce takiej tradycyjnej, kiedy przynajmniej politycy przynajmniej mieli jakieś złudzenie, czy próbowali tym światem sterować, a sytuacji, kiedy właściwie nie będą mieli już nic kompletnie do powiedzenia, ale nie wiadomo, czy ktokolwiek w ogóle będzie miał kontrolę nad tym, co będzie się działo. Uruchomiliśmy, i to parę lat temu zaledwie, tak naprawdę 7 lat temu, w 2012 roku, dwie potężne siły, rewolucję biologiczną, genetyczną, właśnie przy pomocy metody CRISPR i rewolucję sztucznej inteligencji, która tam się rozwijała na różne sposoby, trochę szybciej od początku lat 2000, ale tak naprawdę od 2012 roku. Osiągnięcia jednego i drugiego w ciągu tych 7 lat zaledwie są zdumiewające i te osiągnięcia będą coraz większe. Gdyby nie sztuczna inteligencja, to ja bym powiedział, że sam CRISPR, to co perspektywy, które to daje, to jest rewolucja podobna przynajmniej do rewolucji neolitycznej, tej kiedy ludność przestała biegać po sawannie i wykopywać korzonki i na coś tam polować, tylko się osiedliła i zaczęła uprawiać rolnictwo i dzięki temu mamy cywilizację, którą mamy dzisiaj. Czyli zmiana, która nastąpiła 7 tysięcy lat temu. I sam CRISPR, który umożliwi tworzenie, poprawianie istniejących gatunków i tworzenie nowych gatunków, plus jeszcze tam rozmaite tak zwana biologia syntetyczna, która jeszcze dodatkowe możliwości daje. Samo to po prostu byłoby niewiarygodną rzeczą, ale to blednie przy możliwościach, które daje w tej chwili i będzie dawać sztuczna inteligencja, której rozwój być może się zatrzyma na poziomie inteligencji ludzkiej, być może zatrzyma się poniżej, a być może przekroczy poziom inteligencji ludzkiej i z gatunkiem ludzkim takim, jak jest dzisiaj, pożegnamy się. No i tak się pewnie pożegnamy w związku z rewolucją biologiczną, bo będziemy mieli możliwości poprawiania naszych genów. To doprowadzi w ciągu 20-30 lat, czyli za państwa życia jeszcze i jeszcze długo będziecie potem pewnie żyli, doprowadzi do zmian zupełnie nieporównywalnych z niczym.
I to, czy Polska jest między Rosją a Niemcami, czy między Islandią a Bangladeszem, nie będzie miało specjalnie znaczenia. Chyba że. I są dwie rzeczy, które mogą to wszystko powstrzymać. I to jest, ja nie biorę ich pod uwagę w ogóle. Jedna to jest wojna. Wojna, która niszczy kompletnie. Nawet zmiana klimatyczna nie jest w stanie tego powstrzymać. Może opóźnić, może zmodyfikować, ale nie jest w stanie tego powstrzymać, co się dzieje. Więc wojna. I to naprawdę wojna taka, która, no nie mówię o tej, która niszczy kompletnie ludzkość, tylko taka, która na długie dziesięciolecia zmusza świat potem do nadrabiania opóźnień, do odbudowywania wszystkiego, co zostało zniszczone. To jest jedna. Drugie, jakaś ogólna rewolucja ludzkości przeciwko zmianom, które wprowadza sztuczna inteligencja i ta nowa biologia, które naprawdę są rewolucjami, razem to z niczym nieporównywalnymi kompletnie, które mogą doprowadzić do modyfikacji albo zniknięcia w ogóle gatunku ludzkiego. Jak niektórzy mówią, zmiany tego gatunku na gatunek cyfrowy, to znaczy, że się przeniesiemy do komputerów. A panie Grzegorzu, mógłby pan w kilku zdaniach powiedzieć, co to jest ten CRISPR? CRISPR, dobrze. CRISPR to jest taka metoda bardzo prosta, bardzo tania. Możecie państwo za $140 zamówić sobie zestaw do zrobienia własnego eksperymentu w kuchni. Metoda modyfikowania DNA, a również teraz i RNA. Modyfikowania takiego, że można teoretycznie włączać i wyłączać dowolne geny, które ma dowolny gatunek, nie tylko ludzie, od bakterii poczynając na ludziach kończąc, albo dodawać do istniejących, do zestawu genów nowe geny. Można również włączać nowe geny. Ta metoda jest CRISPR-Cas9, to się nazywa, CRISPR-Cas9. Tak naprawdę to są tam dwa elementy i są już, ten Cas to jest takie białko, które przecina DNA w odpowiednim miejscu. Tych białek różnych, tych enzymów jest w tej chwili wymyślonych przynajmniej 10 innych, które są bardziej precyzyjne albo umożliwiają tam jakieś punktowe zmiany i tak dalej. W każdym razie metoda jest bardzo łatwa i tania w odróżnieniu od dwóch poprzednich metod, które były na modyfikowanie genów, czy trzech właściwie, które były niesłychanie drogie i pracochłonne. Tak mówię, w tej chwili zrobienie eksperymentu, który ma spowodować, że jakieś geny zostaną w komórkach, w probówkach wyłączone albo włączone, to się zamawia odpowiednie zestawy za kilkaset dolarów dosłownie. Znaczy naukowcy mogą zamawiać, państwo tego nie zamówicie. Więc badań, ponieważ to jest bardzo tanie, bardzo proste, badań na ten temat jest mnóstwo rozmaitych. Rok temu, to państwo pewnie słyszeliście, taki chiński naukowiec zmodyfikował geny w zarodku, urodziły się dwie dziewczynki z wyłączonym jednym genem. Dzięki temu mają teoretycznie i pewnie praktycznie też odporność na wirusa HIV. W zeszłym tygodniu była, albo dwa tygodnie temu, informacja o pierwszych pacjentach, którym zmodyfikowano komórki krwi, znaczy geny w komórkach krwi. Dzięki temu oni przestali chorować na takie dwie wrodzone choroby, beta-talasemię i anemię sierpowatą. A to są badania kliniczne pierwsze i to się udało. Będzie wiadomo, że jest mnóstwo badań nad zwierzętami, nad roślinami różnymi. Tam sam widziałem laboratorium, gdzie jest modyfikowany ziemniak w Warszawie, nie, międzynarodowe badania dające mu odporność na wirusa, takiego wirusa zarazy ziemniaczanej, który niszczy 1/4 chyba plonów ziemniaków na świecie. Zostało 4 minuty. W związku z tym wyścig jest taki, czy tradycyjna polityka i geopolityka, te wszystkie rywalizacje między krajami i tak dalej, prężenie muskułów, budowanie ego, pokazywanie, kto ma większego, a kto ma mniejszego w polityce. Czy to doprowadzi do tego, że świat zostanie zniszczony? Czy być może ludzie powiedzą, nie chcemy nowego świata, chcemy, żeby było tak jak kiedyś, zakaz badań nad modyfikacjami genetycznymi, zakaz badań nad sztuczną inteligencją? Czy też te dwa wehikuły doprowadzą nas do jakichś rzeczy zupełnie, kompletnie niewiarygodnych. Ja bym stawiał jednak na ten drugie, znaczy, że jednak nie będzie takiej gigantycznej wojny, która by to wszystko rozwaliła i ludzkość jednak się nie zbuntuje, bo będzie dostawać ciągle nowe
ciągle nowe cukierki, ciągle będą nowe pozytywne efekty obu tych rewolucji. W związku z tym główny problem, czyli masowe zwolnienia z pracy, które w ciągu 20-30 lat nastąpią i doprowadzą pewnie do tego, że większość ludzi na świecie nie będzie miała pracy. To jest główny koszt całego tego przedsięwzięcia ze sztuczną inteligencją. Więc to, jak będzie wyglądać świat, nie będzie zależało od tego, co będzie chciał Putin albo następca Putina, następca Trumpa i tak dalej. Będzie zależało od tego, jakie będą możliwości biologii, jakie będą możliwości sztucznej inteligencji tak naprawdę. A one będą gigantyczne, w ogóle nieporównywalne z tym, co jest dzisiaj. I niezależnie od tego, czy wymyślimy nowe metody robienia sztucznej inteligencji, czy udoskonalimy ten CRISPR, czy nie, samo to, że w ciągu następnych 20 lat komputery będą przynajmniej 1000 razy potężniejsze niż dzisiaj, będzie zapewni rozwój tego. Ja wiem, że to się wydaje dziwne i to się wydaje kompletna science fiction, ale to człowiek ma zdumiewającą zdolność do przyjmowania za oczywistość tego, co jeszcze chwilę wcześniej wydawało się kompletną science fiction. Państwo jesteście na tyle dorośli na ogół, że pamiętacie świat sprzed 15 lat, kiedy nie było ani smartfonów, ani sieci społecznościowych. Nie było. Ludzie nie mieli 15 lat temu smartfonów i sieci społecznościowych. 20 lat temu miało, kto w ogóle miał, no część ludzi miała, ale niedużo, telefon komórkowy w ogóle. 30 lat temu, czyli następne 15 lat wcześniej, nie było ani internetu, ani tak naprawdę komputerów osobistych. Okay? Jeżeli państwo myślicie, że ze względu na nasze chęci, marzenia albo opór, świat przestanie się zmieniać w takim samym tempie albo większym tempie w ciągu następnych 15 lat, to się mylicie. Znaczy, zmiany, jeśli nastąpią, to będą zmianami znacznie większymi. Jakimi? No to możemy sobie o tym pogadać za chwilę. W każdym razie nie geopolityka, tylko nauka. Dziękuję. Panie Mariuszu, jak pan odpowie na tytułowe pytanie? Nie chcę zaczynać od polemiki, natomiast dla mnie... Pan zaczyna, to będzie ciekawsze dla ludzi. Dla mnie, dla człowieka, który spędził kilka lat w tym innym świecie, nawet nie za żelazną kurtyną, ale ja bym to nazwał inny świat. Niestety relacje społeczno-polityczne opierają się na trzech filarach. Polityka, ekonomia, nauka. Kwestia jest, jaki mamy wpływ na politykę, czy jest to demokracja, liberalna demokracja, jakbyśmy je nazwali, czy żyjemy w reżimie, będzie decydował, na ile ta sztuczna inteligencja, którą naukowcy produkują, rozwijają, badają, na ile i w jaki sposób zostanie ona spożytkowana. Na pewno w Chinach, w Rosji, w Stanach Zjednoczonych, czy w Unii Europejskiej, bo to te cztery filary bym chciał, w tych czterech filarach bym chciał powiedzieć, będzie ona pożytkowana w całkowicie różny sposób. Tak chciałem zadać pytanie, czy to białko w DNA to już przekształciło się w organizm odporny na raka, ale być może to byłoby nadużycie z mojej strony. Dlatego jedna rzecz dla mnie, czyli polityka, podstawy polityki, system czekowania, sprawdzania, czy nasi politycy podejmują dobre decyzje, jeśli chodzi o wdrażanie osiągnięć naukowych, czy to jest 5G, czy to jest sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja, dopóki są to nieme roboty, które chodzą i sprzątają nasze mieszkania, czy prowadzą samochód, ona nie stanowi sama w sobie jakichś wielkich dywagacji czy zagrożenia. Natomiast jesteśmy w stanie wyprodukować robota, który może zabić człowieka, który może prowadzić samochód, ale nie jesteśmy w stanie wyprodukować robota, który wejdzie do domu i zaparzy nam kawę, taką, jaką byśmy chcieli. Czyli tu musimy uświadomić sobie, że sztuczna inteligencja, ta szeroko pojęta, generalna, general artificial intelligence, ona się zacznie wtedy, kiedy maszyny będą same tworzyć, same konstruować, same budować swoje algorytmy, takie, o jakich nam się nawet nie śniło. Bo to jest, my dążymy poprzez sztuczną inteligencję, zbudowanie sztucznej inteligencji, dążymy do stworzenia osobowości, nie mechanizmu. Nie robota, który będzie wykonywał zaprogramowane, nauczone, opisane czynności. On ma na bazie swoich własnych doświadczeń konstruować inne rozwiązania. Nauka, tak jak powiedziałem, kto płaci, kto promuje programy. Na pewno świat na przestrzeni wieków zmieniał się i tutaj nie powstrzymamy tego. Czy będziemy przeciwko 5G chińskiemu, czy będziemy za,
za 5G sprzedanym nam przez Amerykanów czy Szwedów. To nie ma znaczenia. Ta konstrukcja wejdzie do naszego życia, tak jak nowe update'y oprogramowania, które po prostu wymuszają na nas albo zmianę komputera, albo gry komputerowe, które dziecko przynosi i ta gra już mu przestaje chodzić na laptopie, musimy kupić następny sprzęt. Ja pamiętam, kiedy byłem w Chinach w 97 do 2000 roku, wtedy jeszcze internet raczkowo, myśmy się łączyli w takiej kabinie telefonicznej, żeby się dodzwonić do Polski. Minuta kosztowała 12 zł. W tej chwili odpalam WhatsAppa, tak, czy inny komunikator i mogę sobie porozmawiać teoretycznie za darmo, oczywiście jak mam abonament, natomiast WhatsApp zmusza mnie do tego, żebym zgodził się na dostęp do moich kontaktów, inaczej po prostu nie mogę korzystać z tego darmowego urządzenia. Coś za coś, tutaj mamy ten biznes. Ten biznes nakręca i politykę, i naukę, i osiągnięcia. Biznes to jest rynek przede wszystkim. Prowadziliśmy dywagacje na pewne rozmowy w kuluarach na temat właśnie Chińczyków, czy wejdą do Polski z tym systemem, czy nie. Proszę Państwa, my jesteśmy państwem, które ma 38 milionów mieszkańców. Chińska prowincja to zaczyna się od, no co prawda Xi'an jest niewielką prowincją, tam jest 30 milionów, ale kończy się na 100 milionowych prowincjach. Po co Chińczyk ma zabiegać o to, żeby wprowadzać tutaj jakieś rozwiązania w zakresie sztucznej inteligencji czy systemów cyfrowych, które nie będą akceptowane przez, czy to w odniesieniu do norm unijnych, czy jakiś jeszcze dodatkowo zastrzeżeń o charakterze strategicznym. Wyobraźcie sobie, mamy w Polsce 16 sektorów strategicznych. W każdym z tych sektorów strategicznych Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ma prawo zażądać od dostawcy usług, na przykład telekomunikacyjnych, okazania, czy standardy bezpieczeństwa, które stosuje, są zgodne z tymi, które są przyjęte, które są ustanowione. Mówi się, że 5G nie wejdzie, albo wejdzie, albo... To jest, rola państwa jednak jest tutaj, ma tą rację bytu, bo Urząd Telekomunikacji ma prawo albo nie udzielić częstotliwości wykorzystania. Więc oparcie się, musimy tutaj jednak to sprowadzić do tej infrastruktury, do architektury internetu, czyli tych 24 punktów wejścia, wyjścia w Polsce, które są kontrolowane, no prawie wszystkie, bo jeden jest w tej chwili, który powstał, które są kontrolowane przez dostawców prywatnych, to jest biznes. I tego nikt z nas tutaj na sali nie zmieni. Natomiast kwestia jest taka, żebyśmy rozumieli, na czym to się opiera i kto na tym traci. Cóż więcej, czy powiedzmy genetycznie modyfikowane organizmy. Nie wiem, do czego dążymy. Jeżeli dążymy do tego, żeby poprawić kondycję człowieka, żywotność, odporność na choroby, tak. Natomiast jeżeli będziemy dążyć do tego, że ten człowiek zmieni się w jakiegoś superhuman, który będzie pozbawiony jednocześnie instynktów zdroworozsądkowych, czy moralnych, czy etycznych, bo jednak wygłuszy to się gdzieś w tym procesie chemicznym działania biochemii, no tu jest to ryzyko. Tak jak wspominałem na początku. Uważam, że zaczynając od polityki, społeczeństwo, polityka i to, co dalej z tego mamy. To może na tyle. Dziękuję. Dziękuję. Panie Pawle? To ja może, tak jakby już skoro te tematy zaistniały, to spróbuję je skomentować ze swojej perspektywy. Została postawiona taka teza, że naukowcy zmienią świat. Okej, którzy? Dlatego, że nauka nie jest ani tworem funkcjonującym w oderwaniu od reszty naszego świata. Jest pod wieloma wpływami i pytanie jest, która nauka zmienia świat, która nauka jest nam dostępna i którą nauką się kierujemy, kiedy podejmujemy decyzje, czy biznesowe, czy zdrowotne, czy jakiekolwiek inne. Problem dzisiaj polega na tym z nauką, że jest potwornie sprostytuowana, tak? Czyli krótko mówiąc, jeżeli coś, badanie naukowe, jeżeli nie przynosi zwrotu w biznesie, to nie jest robione, tak? Czyli krótko mówiąc, jest na krótkiej smyczy biznesu i my się potem karmimy tymi badaniami, wynikami badań i myślimy, że coś wiemy, ale widzimy tylko wąską część rzeczywistości, która się sprzedaje. Co oznacza, że z pozycji konsumenta zachwycamy się osiągnięciami nauki, tylko to jest dokładnie tymi osiągnięciami, którymi mamy się zachwycać jako konsument, żeby konsumować dalej, więcej, mocniej. Tak? A czy my coś wiemy naprawdę na ten temat? To jest dobre pytanie, dlatego że dzisiaj, jeżeli idziecie Państwo do lekarza, to co on wie na temat wpływu pól elektromagnetycznych na zdrowie? Nie wie nic. Co on wie na temat wpływu światła na zdrowie, to też pole elektromagnetyczne. Nie wie nic.
W związku z tym, jeżeli pytacie się go o radę na temat funkcjonowania w tym świecie i pytacie się go o zdrowie, to on po prostu tego nie wie. Teraz pytanie jest, czy jest zainteresowany, żeby wiedzieć? W wielu wypadkach nie. Więc którzy naukowcy zmienią świat i w którą stronę? I czy to będzie świat, który chcemy widzieć? Czy to będzie świat, którym chcemy, który chcą widzieć ci, którzy widzą w nas konsumentów i swoją, i swój rozwój jako krótkowzroczne napędzanie ich biznesu? Także to uwaga dotycząca nauki. Genetyka. A tutaj była mowa o takim toolboxie, tak, do manipulowania genami, że teraz każdy naukowiec, nie wiem czym się różni ten naukowiec od przeciętnej osoby, że przeciętna osoba sobie nie może kupić, to są, rozumiem, jakieś ograniczenia dostępu, ale załóżmy, że chciałbym sobie jako nawet naukowiec poeksperymentować, kupię sobie toolbox i teraz to jest takie łatwe, proste, pewnie jest to fantastyczny produkt, który się będzie sprzedawał. Tylko pytanie z zupełnie innego poziomu jest takie, czy jeśli coś można robić, to należy? Bo przypomina mi się wypowiedź, odpowiedź na to pytanie niejakiego Richarda Bendlera, twórcy neurolingwistycznego programowania, a to nie jest takie ważne, ale człowieka myślącego niekonwencjonalnie, który przez kogoś bardzo podnieconego tym, co robi i tak dalej, zapytał go, ale po co to robisz? No bo nikt tego jeszcze nie zrobił. Na co Richard Bendler mówi, to odetnij sobie penisa znaczkiem pocztowym, tego też nikt nie robił. Pytanie, czy jeśli my potrafimy dzisiaj stworzyć toolbox, którym modyfikujemy DNA, to znaczy, że rozumiemy, jak DNA działa? Czyli czy my produkujemy toolbox do zabawy z czym? Z czymś, czego nie rozumiemy? Richard Feynman powiedział, nie potrafię stworzyć czegoś, czego nie rozumiem. Więc pytanie jest, czy medycyna dzisiaj rozumie zdrowie? Dlatego zdrowia nie jest w stanie stworzyć. I tak samo tutaj z genetyką. My manipulujemy DNA i okej, możemy uzyskać odporność na HIV, ale pytanie, a co stracimy? Bo trzeba tą osobę dalej obserwować przez całe życie. A może to będzie autoimmunologia? A może to będzie inna infekcja? Dlatego, że manipulujemy układem immunologicznym, na którego nie mamy zielonego pojęcia. Na tym tylko jednym DNA, a dlaczego tylko nuklearnym DNA manipulujemy dzisiaj? A jest jeszcze mitochondrialne DNA, my mamy drugie DNA. To drugie DNA czyta to pierwsze i ma wpływ na czytanie tego pierwszego. Manipulujemy DNA, które jest tym DNA, które koduje białka, bo to jest to, które poznaliśmy i umiemy sekwencjonować, ale 95% DNA uważamy za śmieciowe i za nieważne. Czyżby natura przez 4 miliardy lat ewolucji zostawiała 95% czegoś po nic? I ewolucja? Pytanie jest, co my naprawdę wiemy to wszystko robiąc, a co po prostu sprzedaje się nam, po to, żebyśmy uwierzyli, kupowali i wierzyli w wielki rozwój nauki, bo ta nauka się sprzedaje, gdzie na giełdzie. I potem jesteśmy w punkcie, w którym Elon Musk dzisiaj mówi, nie ma atmosfery na Marsie, zróbmy tam 50 nuklearnych wybuchów, zbudujemy atmosferę. I inwestorzy giełdowi na co w to lecą i inwestują w jego firmę. Można? Można, ale czy należy? Czy to jest świat, jaki chcemy widzieć? Bo ja bym chciał, żeby Elon Musk jak najszybciej wyleciał w kosmos i więcej tu nie wracał. Steve Jobs już nie musi. Także to tyle na temat modyfikacji DNA. Dlaczego, 5 minut. Dlaczego jeśli wiemy coś na temat DNA, to nie jesteśmy w stanie leczyć chorób genetycznych? Może od tego zacznijmy. Może niech tutaj przetestują ci wspaniali naukowcy swoje metody. No właśnie jesteśmy, właśnie o tym mówiłem. Ale chorób genetycznych właśnie ja mówię. Właśnie o tym mówiłem. Fantastycznie, spróbujmy, tylko też testujmy i sprawiajmy, co zrobiliśmy i co zabraliśmy. Bo tak jak mówię, mamy w tej chwili postępującą neurodegenerację, tak? Coraz więcej Alzheimera w coraz młodszym wieku. Mamy postępujące stwardnienie rozsiane i wiele innych chorób. I pomimo tego, bo coś tutaj było zauważane, że mamy dzisiaj mnóstwo więcej technologii niż 20-30 lat temu, to z rakiem sobie nie poradziliśmy. Pomimo ogłoszenia wielkich programów, wielkich nakładów i wielkich technologii, które mamy, 1500 osób dziennie w Stanach Zjednoczonych umiera na raka. Połowa tych, którzy zginęli w World Trade Center. Okay? A co drugi lekarz z tej wspaniałej technologii i z tej całej wiedzy medycznej jeden dziennie popełnia w Stanach samobójstwo dzisiaj. Lekarz medycyny.
Ci ludzie mają nas leczyć? Gdzie jesteśmy z tą całą technologią? Nie, to jest najwięcej z wszystkich profesji. Najwyższy współczynnik samobójstw, codziennie jeden, tyle wychodzi. 365 rocznie mniej więcej, tak? A w związku z tym, no, to jest ta klasyfikacja, tak? Teraz sztuczna inteligencja, mam już tylko krótką chwilę, ale czy tutaj mówimy o sztucznej inteligencji, czy ludzie, którzy mówią o sztucznej inteligencji, w ogóle wiedzą o podstawowych rzeczach w tej sprawie? Czy kiedyś programowali sztuczną inteligencję? Czy wiedzą, na czym to polega, jak się to buduje? Czy znają twierdzenie Godla o niezupełności? To jest twierdzenie podstawowe dla rozwoju sztucznej inteligencji. I jeżeli ktoś o tym nie mówi przy sztucznej inteligencji, to tylko dlatego, że chce snuć wizję sztucznej inteligencji, które napędzą akcje jego spółki albo jego produkt, nazywając to sztuczną inteligencją. Moim zdaniem sztuczna inteligencja zwycięży inteligencję ludzką tylko w jeden sposób, kiedy ludzka upadnie tak nisko. Ja nazywam sztuczną inteligencję, ten skrót AI nazywam advancing idiocy, czyli postępujące zidiocenie. Dziękuję. Panie Grzegorzu, bo widzę, że pan nas się unosi. Proszę teraz polemicznie, ja nawet nie będę tutaj interweniował. Znaczy nie mogę polemicznie, dlatego że to, co pan mówi, to są... nie wiem, jak to powiedzieć elegancko. Własnymi słowami. No dobrze. Za chwilę będzie publiczności, no także... No dobrze. Dobrze. Za chwilę właściwie panu... mógłbym z każdym zdaniem polemizować, więc uważam, że nie warto po prostu. Znaczy, dlatego, że jedno, znaczy po prostu to co, znaczy każda, o dwóch rzeczach tylko powiem. Znaczy po pierwsze nieprawdą jest, że po wypowiedzi Muska, jego dotyczący tam wybuchów na Marsie, akcje jego firmy poszybowały w górę. Akurat jego firma od badań kosmicznych jest prywatną firmą, w związku z tym nie ma i na giełdzie nie miało co szybować, o czym pan pewnie nie wie. Natomiast jeżeli chodzi o raka, myślę, że ludzkość w ciągu ostatnich 20 lat znakomicie sobie z rakiem poradziła. Chwila. Czy ja mogę dokończyć zdania? Szanowni Państwo, za chwilę będziecie dostaniecie głos, tak? W każdym, jeżeli chodzi o każdy rodzaj raka. Bardzo proszę o kulturę, tak? Jeżeli weźmiecie Państwo raka dowolnego, nowotwór dowolny, to przeżywalność ludzi w ciągu ostatnich 20 lat niesłychanie wzrosła. Są takie odmiany raka, gdzie ogromna większość ludzi w tej chwili jest leczona. Średnia wieku w ciągu ostatnich 30 lat w Polsce, bo o Polsce mówimy, średnia wieku w ciągu ostatnich 30 lat w Polsce wzrosła o około 10 lat. Co jest głównie związane z tym, że ludzie przestali palić papierosy. To jest jeden z podstawowych i mniej spożywają alkoholu. To prawda, nie ma lekarstw na raka, które by leczyły wszystkie odmiany raka. Natomiast to, co mówiłem o CRISPR. CRISPR jest jedną z metod, która przypuszczalnie, tak jak będzie pomagała, bo są też w tej chwili robione badania, będzie pomagała w leczeniu nowotworów. Choroby genetyczne, jest około 7 tysięcy chorób genetycznych jednogenowych, bo są jeszcze choroby, takie, gdzie jeden wadliwe działanie jednego genu powoduje chorobę. Na ogół to są rzadkie choroby. Badania są robione w tej chwili nad dwoma pierwszymi chorobami, bardzo, znaczy względnie
względnie popularnymi, na ogół to są rzadkie choroby, jest jeszcze ileś tam setek przynajmniej chorób, gdzie parę czynników genetycznych powoduje. Metoda CRISPR ma tą zaletę, że można leczyć ludzi właściwie w dowolnym wieku, również na choroby genetyczne można leczyć dorosłych ludzi. Więc teraz jest teraz bardzo są... proszę o kulturę, tak? Jeżeli pan nie chce tego słuchać, może pan opuścić salę, tak? No to proszę bardzo, tak? Pan nie rozumie tego, co ja mówię, więc może niech się pan dokształci. Niech się pan dokształci. Tak, tak, na pewno, oczywiście. Mhm. Tak, jasne. Jasne, oczywiście. Znaczy, trudno jest polemizować, znaczy... Jakby to państwu powiedzieć? Oczywiście to nie jest tak, że naukowcy określą, jak ten świat będzie wyglądać. Będą jakiś wpływ na to mieli politycy pewnie. Będziemy mieli my jakiś wpływ. No potem między innymi napisałem książkę, żeby ludziom rozmaite rzeczy uświadomić, pokazać, jakie są możliwości, pokazać, jakie są wybory, przed jakimi stoimy. Wyborem będzie oczywiście na przykład to, w jaki sposób będziemy chcieli się my modyfikować. Ale o jednej rzeczy chciałem państwu powiedzieć, wracając jeszcze do tego nowego, wspaniałego świata, bo to jest takie, no oczywiście to jest jeszcze dosyć daleko w przód wybiegające, myślę, że daleko, czyli nie wiem, 10-15 lat pewnie, kiedy będziemy w stanie modyfikować geny, czy podstawowe geny, najważniejsze, odpowiadające za inteligencję ludzi. Tych genów ważniejszych jest podobno około 50, w sumie zdaje się około 1000. Jeżeli będziemy w stanie modyfikować te geny, czyli doprowadzić do sytuacji, w której ludzie mają wrodzony, zbliżony poziom inteligencji, a to odpowiada, geny odpowiadają za połowę mniej więcej zmienności IQ. Jeżeli będziemy w stanie to robić, czy kto będzie mógł decydować, nie tylko zresztą przy genach dotyczących inteligencji, można powiedzieć ogólnie, kto będzie mógł decydować o tym, które geny i jak należy zmodyfikować? Czy decyzja będzie pozostawiona wyłącznie rodzicom? Czy będzie o tym mogło na przykład decydować państwo? I to, ja nie mam odpowiedzi, tylko chciałbym, żebyście państwo zrozumieli sytuację. W tej chwili uważamy za oczywiste, że państwo jest instytucją, która wyrównuje na przykład szanse życiowe ludzi z różnych środowisk. Temu służy głównie bezpłatne szkolnictwo. Od poziomu niskiego do poziomu wysokiego. I to ma powodować, że nie tylko bogaci, ale i biedni mają szansę na to, żeby ich dzieci były wykształcone i żeby odniosły w życiu sukces. Ale najskuteczniejszym sposobem, jeżeli będzie możliwość modyfikowania genów inteligencji, najskuteczniejszym sposobem wyrównywania szans będzie doprowadzenie do tego, że wszyscy mają identyczną inteligencję na starcie. I tutaj bym skończył. Tą część, i to, panie Grzegorzu. Ja tylko mówię, znaczy to będzie pytanie, czy społeczeństwa się na to zgodzą, żeby ludzie byli ujednolicani w celu wyrównywania ludziom szans. Czy my się zgodzimy, żeby dać taki Zgadzamy się, że... Rozmawiamy o nowym, wspaniałym świecie. Proszę państwa, za chwilę państwo będziecie mieć możliwość zadawania pytań. Przejdźmy teraz do pana Mariusza. Ja przeczytam teraz fragment wywiadu z generałem Speldingiem, byłym doradcą Donalda Trumpa, który ukazał się kilka tygodni temu w dzienniku Gazeta Prawna. Płynnie przejdziemy dzięki temu do 5G.
Cytuję. Technologia 5G jest inna od 4G, ponieważ w przypadku tej ostatniej platformą był smartfon. Tymczasem dla 5G platformą jest cała sieć. Dlatego aplikacje, usługi i modele biznesowe, które są budowane na szczycie platformy technologicznej 5G, są związane z internetem rzeczy. Aby zamówić przejazd Uberem, dziś można użyć smartfona. W technologii 5G będziemy mogli wyjść przed drzwi i powiedzieć słowo Uber. Wówczas kamera zobaczy naszą twarz, przeczyta słowa z naszych ust lub za pomocą mikrofonu rozpozna nasz głos. Zatem 5G będzie wbudowane w cały świat wokół nas. Rodzi to duże wyzwanie, bowiem w przypadku sieci 4G mogliśmy nie chcieć w niej uczestniczyć i się wyłączyć. W technologii 5G takiej możliwości nie mamy. Wszystkie dane będą zbierane, wszystko o nas, o tym, z czym jesteśmy związani, dla kogo pracujemy, co robimy. Wszystkie te dane nie będą w naszym posiadaniu. Będą je posiadały firmy lub w tym przypadku państwa, które mają dostęp do warstwy technologicznej oraz warstwy biznesowej. Daje to potężne narzędzia osiągania geopolitycznych celów oraz wpływania na indywidualne decyzje. Generał Spalding, były doradca Donalda Trumpa. Panie Mariuszu, co pan na to? Nie wiem, kto pisał to, ten tekst panu generałowi, ale niech bierze pół albo niech się podzieli. Przede wszystkim sieć, ja nie jestem inżynierem od technologii informatycznych czy informacyjnych, jak to różnie się nazywa, natomiast jest świetny artykuł na ten temat w Foreign Affairs, na czym polega tak naprawdę rywalizacja w tej chwili, jeśli chodzi o samą koncepcję 5G. Przede wszystkim musimy pamiętać, że ta technologia nie wejdzie tylko na smartfony. Na smartfony wystarczy prawdopodobnie restart, preinstalacja systemu, który będzie zawierał takie... Oddam głos. Natomiast kwestia jest całej architektury, która musi być zmieniona. No i tutaj łącznie z bazami danych, które są na świecie albo w rękach około 50 firm, w tym właśnie dużych konglomeratów amerykańskich. Huawei jest po prostu wypychany z Europy w tej chwili. Zresztą możemy to widzieć no, i politycznie, i powiedzmy ekonomicznie. Jest podważana zasadność, podważana wiarygodność systemu. Natomiast ja bym sięgnął tutaj do samych systemów amerykańskich, bo Amerykanie zabezpieczają sobie, zresztą wszystkie państwa na świecie, wszystkie rządy państwa na świecie prowadzą w mniejszym lub większym stopniu inwigilację czy cenzurę treści, które trafiają do danego obszaru informacyjnego. Robią to również Amerykanie. Jest na to akt kongresowy Kalea. Można zerknąć, jak to wygląda. Więc osobiście uważam, że system technologiczny, system, który wejdzie do Polski, czy to będzie chiński, czy szwedzki, czy amerykański, on może zostać postawiony tak, żeby spełnił wymagania bezpieczeństwa. Natomiast nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żebym mógł wyjść przed dom i powiedzieć Uber, nie mówiąc tego do smartfona. No, taka technologia już w tej chwili chyba panuje, no, nawet jeżeli przy stosowaniu prostej nawigacji, gdzie możemy to miejsce, gdzie mamy ten system rozpoznawania głosów. Więc to nie jest jakiś wielki przełom. Uważam, że jest to artykuł ma ogólnie to co przeczytałem tutaj wielokrotnie mnie zaszokowało. Pan generał po prostu powinien się trochę dokształcić, jak w ogóle Chiny zostały wciągane w system gospodarki międzynarodowej, w system globalny, w cały łańcuch wartości, czy to usług, czy globalny system wartości tak zwany. Chińczycy wykorzystali to skrzętnie, bardzo, bardzo dobrze skorzystali z tego nie skorzystały z tego procesu w taki sposób Indie, chociaż gospodarka jest również duża, jeśli chodzi o tą zdolność produkcyjną czy odbiorczą. W latach 90. Chińczycy stosowali technologię przyciągania inwestycji i inwestycje zewnętrzne, szczególnie europejskie, jeśli chodzi o technologię, ale amerykańskie też, wchodziły bardzo chętnie tam, znajdując i rynek, i tańsze siły produkcji. Od lat 20, od pierwszej dekady to się zmieniło. Problem pojawił się wtedy, kiedy rzeczywiście te produkty, czy to smartfony chińskie, czy technologie, stały się konkurencyjne dla technologii zachodnich i o to całe w tej chwili idzie walka. A to w ogóle w odniesieniu tutaj do Roberta Kagana, który uważa, że Amerykanie nie obronią Polski. Uważam w dużym stopniu za
uzasadnione. Amerykanie mają strategie sieciowe na świecie. To nie jest strategia tylko do Europy, w stosunku do Europy. To jest strategia, która opierając się na Europie, buduje się czy realizuje się w obszarze Atlantyku, w obszarze, przepraszam, Pacyfiku. My tego nie widzimy u nas, tego podwórka. Natomiast to, jaką my rolę odgrywamy w strategii amerykańskiej wobec Rosji i wobec Chin, to powinno mieć dla nas duże znaczenie. Może tyle. Dziękuję. Panie Pawle, to może 5G. Okej. Okay. Przepraszam, panie Pawle Wypychowski. Tak, Wypychowski, tak. Jeśli chodzi o 5G, to z technicznego punktu widzenia, bo teraz może wyjaśnię to, bo my dzisiaj, jeżeli ja patrzę na to, w jaki sposób ludzie na świecie, bo nie mówię tylko, że to jest polska jakaś specyfika, na świecie rozumieją ten termin, czyli tak zwana większość społeczeństwa i to przeważająca większość społeczeństwa, rozumie ten termin i ile wokół niego jest emocjonalnego ładunku i marketingowego przekazu i marketingowej gęby jemu dorobionych, to zejdźmy na poziom technologii. Tak? Ja nie będę wchodził w bardzo duże szczegóły, ale postaram się je wyjaśnić, tak, żebyście Państwo zrozumieli tak w esencji, czym jest 5G. 5G w stosunku do 4G, jeśli porównywać te technologie, bo z 4G się oswoiliśmy i mówimy, że nie ma żadnego problemu. 5G w stosunku do 4G ma większą o 1,5 raza, to nie jest kosmiczna przewaga, 1,5 raza tak zwaną gęstość widmową. Co to jest gęstość widmowa? Gęstość widmowa mówi nam, że w dany zakres pasma częstotliwości, czyli załóżmy w pasek 1 MHz, czyli zakres częstotliwości od 900 do 901 MHz, ile możemy danych w to wcisnąć. Tak, to się wiąże ze sposobami kodowania i tak dalej. I to, w jaki sposób 5G jest lepsze od 4G w tym zakresie, to jest 1,5 raza. Rewolucja? Nie bardzo. Także gdybyśmy te same pasma, które teraz są przydzielane i sprzedawane operatorom 5G, wykorzystali dla 4G, to mielibyśmy teoretycznie 1,5 raza wolniej tylko i mielibyśmy te same usługi, te same możliwości. Jest jeszcze parę dodatkowych kruczków. Opóźnienia są mniejsze w 5G, czyli w komunikacji pomiędzy stacją bazową a terminalem mobilnym mamy dużo mniejsze opóźnienia, co może być ważne dla autonomicznego samochodu, ale nie jest ważne dla człowieka specjalnie. Więc 5G w tej chwili, to jak zostało nagłośnione i jak zostało wprowadzone na salony rządowe, czyli jak zostało sprzedane rządom, żeby się do tego przyłączyli przez biznes, jest de facto bardzo dobrze zrobionym marketingiem. Technologicznie pod spodem nie ma żadnej rewolucji, jest ewolucja. Jest ewolucja w stosunku do 4G, ewolucja, która notabene ma za zadanie umożliwić lepsze wykorzystanie pasma. Dlaczego? Bo operatorzy za to pasmo rządowi płacą. Więc operatorom warto przejść do 5G, bo zapłacą 1,5 raza mniej za megahertz pasma, za który muszą płacić w licencjach. Więcej tam upchają. Dodatkowo mają lepsze możliwości zarządzania, bo sobie wbudowali, wiedząc, że teraz będą na tym pracowali, wbudowali sobie mechanizmy zarządzania siecią, które są zdecydowanie bardziej wydajne, zdecydowanie bardziej lepsze. Tak? Natomiast to nie jest technologicznie żadna olbrzymia zmiana jakościowa, to jest zmiana ilościowa, ewolucyjna. Natomiast ta zmiana w przyszłości, kiedy zaczniemy wykorzystywać częstotliwości fal milimetrowych i tak dalej, będzie powodowała, że infrastruktura do 5G będzie musiała się przysunąć do nas bardzo blisko, bo stacje bazowe będą musiały być co 200-300 metrów, żeby zapewnić zasięg. Wynika to z propagacji tych fal w powietrzu. One mają bardzo duże tłumienie w stosunku do tego, co jest teraz. Więc będziemy musieli mieć miliony stacji bazowych, dużo większe miliony niż teraz, tylko dla 5G i ta inwestycja infrastrukturalna do tego jest kosmiczna. W związku z tym ona by się nigdy nie odbyła bez sprzedaży tego na poziomie rządowym. Bez tego, żeby rządy zainwestowały w 5G. I tego obrazek mamy również w Polsce. Okay? Cała dyskusja o 5G, mega ustawa i w tej chwili już właściwie zakończona batalia, to w ogóle batalią można nazwać, bo była z góry przegrana, o podniesienie limitów
ekspozycji ludności na pola elektromagnetyczne jest batalią prowadzoną przez rząd, za którym stoją operatorzy. Mamy polskie 5G, które jest konsorcjum rządowo-operatorskim, krótko mówiąc, bo inaczej ta cała zabawka się nie uda. Jeżeli teraz dalej, jeżeli Państwo nie będziecie używali 5G, czyli nie kupicie nowych smartfonów, które mają 5G, bo to nie jest upgrade systemu, wasze smartfony nie mają ani anteny, ani umożliwiającej odbiór 5G, ani dekodera umożliwiającego odbiór 5G i tak dalej, większość waszych. Musicie kupić nowe urządzenia. I to jest kolejny ruch, żeby wydobyć pieniądze z rynku. Kupicie nowe urządzenia, w tej chwili nowy smartfon z 5G Huawei kosztuje około 4000 zł. Żeby to kupić, wtedy dopiero po 5G się możecie komunikować. I tak naprawdę, jeśli nie zaczniecie kupować tego sprzętu i nie zaczniecie kupować tego, to nie będzie sensu stawiać tych stacji, bo nie będzie klientów, którzy pokryją te koszty. Chyba że jeszcze włączy się do tego państwo i pomoże. Tak? Także to jest biznes ogromny, który jest robiony, jest sprzedawany na poziomie państwa. Dlatego te wypowiedzi doradców Trumpa i tak dalej, żeby Trump uwierzył w to, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy budująca przewagę strategiczną Stanów Zjednoczonych wszędzie. A ja nie twierdzę, że nie warto rozwijać technologii bezprzewodowych, tylko rozwój technologii bezprzewodowych to nie jest tylko aspekt, tego, że będziemy mogli szybciej oglądać wideo. Tak? To nie jest aspekt tego, że będziemy mogli szybciej się komunikować, czy że samochody będą jeździły, ale to jest też ekspozycja ludności na promieniowanie. Okay? I teraz mówi się, że operacje będzie teraz, lekarz będzie siedział sobie w coffee shopie i ze swojego smartfona będzie was operował. Nie wiem, kto chce taką operację przez 5G. Tak? To ma być niby możliwe. Tyle, że mieliśmy do tej pory światłowód, który można było w każdym szpitalu zainstalować, dzisiaj możecie do domu sobie zamówić, który jest o niebo lepszy, opóźnienia ma dużo mniejsze, potrzebuje miliony razy mniej energii niż 5G do wypromieniowania w środowisko. Patrz ślad węglowy, o którym tak dzisiaj wszyscy mówią. Technologie bezprzewodowe są niezmiernie energochłonne. Powietrze nie jest dobrym medium do transmisji informacji. Uwaga, światłowód jest medium o miliardy razy wydajniejszym energetycznie i szybkościowo. Im go mamy. Od dawien dawna. Więc operacje na odległość lepiej przez światłowód, radzę Państwu, nie przez 5G. Nie przez żadne G. Tak? Także to są elementy, które nam się sprzedaje po to, żebyśmy uwierzyli w ten wizerunek przyszłości, w ten nowy, lepszy świat, że będzie fantastycznie. I kończymy w miejscu, w którym dam jeden przykład jeszcze, żeby ten moment zakończyć, kiedy... Nie wiem, czy pamiętacie Państwo, to było jakieś 2 lata temu, kiedy samochód Google'a przejechał kobietę. Autonomiczny, tak? Tam była osoba w środku, ale tylko nadzorowała, nie udało się. I cała wrzawa się zrobiła na świecie i również w Polsce. I wszyscy tłumaczyli, jak on nie mógł z prędkości 60 km na godzinę bodajże w tym miejscu zahamować, że po prostu nie było takiej możliwości, bo tam było nieoświetlone to przejście i tak dalej. Tak, w Polsce Klaudię Podkalicką, jeden z dziennikarzy odpytywał, czyli naszą gwiazdę wyścigów, tak, oto, i ona też stwierdzała, że nie da rady zacząć. Tylko nikt nie zadał pytania, że jeżeli tam było słabo oświetlone i dopuszczalna prędkość była 60 km na godzinę, to dlaczego on jechał 60 km na godzinę? Bo każdy kierowca jakby nie widział, to by zwolnił. Nikt nie zadał pytania, ile było podobnych wypadków w tamtym miejscu, na tamtym przejściu z kierowcami żywymi. Nikt tego pytania nie zadał. Dlaczego? Dlatego, że media też prawdopodobnie były kontrolowane przez Google. Czy było wytłumaczone, że sztuczna inteligencja się nie pomyliła? Po prostu się nie dało. Po prostu było technicznie niemożliwe. I tak dzisiaj jesteśmy kupowani takim naprawdę czasami... prymitywnym i wręcz budzącym odrazem myśleniem, bo jeżeli, ale to dzisiaj jest akceptowane, tak? Jeżeli ja piszę o tym w swojej ekspertyzie, o tym jak szkolnymi to jest ciężko nazwać, jakiego rodzaju błędy w rozumieniu podstawowych terminów fizycznych są przez Ministerstwo Cyfryzacji nam sprzedawane w Białej Księdze na temat 5G, to ci ludzie albo nic nie rozumieją, ci, którzy piszą to, i to są ludzie, którzy decydują o rozwoju tego i decydują o tym i mówią państwu, że co jest bezpieczne, a co nie jest, to albo nie mają podstaw fizyki i zrozumienia pól elektromagnetycznych, albo chcą tak napisać,
dlatego żebyście państwo to tak kupili, bo nie macie wiedzy specjalistycznej, żeby to ocenić. Ale dlaczego cały świat naukowy w Polsce ma gębę na kłódkę i nie krytykuje zupełnie oczywistych szkolnych błędów, które są podawane opinii publicznej jako narzędzie sprzedaży jej tego, czym nazywamy 5G. Dlaczego nie? Tutaj skończmy ten wątek. Zostało nam 30 minut. Nie chcę państwa pozbawić głosu. Tam było pierwsze pytanie, w tym sektorze drugie pytanie. Czy tutaj jest? Trzecie pytanie i tutaj? Nie ma pan pytań. Zaraz będę przekazywał dalej. I tam pytanie. I później będzie druga runda. Temat widać grzeje bardzo dobrze. Dzięki Rafale za udzielenie mi głosu. Sławomir Dul, prorodzinna i ekologiczna partia Aktywność Jedno. Ja mam do pana pułkownika takie pytanie. Chciałbym się dowiedzieć, panie pułkowniku, ile Kaczyńskiemu i partii PiS wpłynie na konto za to, że kupią tą technologię 5G od Amerykanów? Dziękuję. To jest pierwsze pytanie. Tutaj było. Czy pan chce od razu odpowiedzieć, czy... Nie sądzę, żeby ktoś brał na konto. Jest to... ja przynajmniej mam dwa komentarze. Nie jeżdżę z prędkością 60 km na godzinę, ale też nie potrafię wyobrazić sobie takiej kwoty. Według mnie my dokonujemy w tej chwili takiego martyrologicznego cięcia politycznego. Ustawiamy się na jednym biegunie proamerykańskim, w jakiś szczególny sposób nie rozwijając opcji zapasowych, takiego backupu w Europie. Więc tutaj kwestia jest taka, czy ktoś bierze za 5G. Nie, na pewno jesteśmy tym, nie wiem, czy wasalem, czy junior partnerem. W każdym razie na pewno określamy się jako bliski współpracownik, czy bliski partner amerykański po to, żeby mieć jak najszerzej obudowane polityczne gwarancje bezpieczeństwa wobec tego projektowanego zagrożenia. Nie będę go nazywał, może będziemy jeszcze rozmawiać na ten temat. Ja troszeczkę to inaczej rozumiem. Dobrze, dziękuję. Tutaj z tego sektora ktoś, pan. Ja mam pytanie o definicję suwerenności w momencie, kiedy mamy nowe GMO, manipulacje genetyczne, 5G. Czy jest nim państwo narodowe, czy jest nim wspólnota ponadnarodowa? Mamy... To jest w kontekście na przykład podatku cyfrowego od dochodów firm teleinformatycznych, które koszą, zżerają, pasożytują na lokalnych rynkach, zyski transferują wiadomo gdzie, a poziom państwa narodowego jest za krótki, żeby je opodatkować realnie. Czy poziom wspólnotowy, czy poziom globalny tutaj w grę wchodzi i jak to ułożyć w stosunku do suwerena, to znaczy kiedy suweren zrozumie, że pewne decyzje muszą być podejmowane ponad państwem narodowym. Któryś z panów chce odpowiedzieć pierwszy? Kwestia suwerenności to efektywne sprawowanie władzy nad terytorium i nad ludźmi. Tak? Teraz kwestia jest taka, czy my wchodząc do Unii Europejskiej i włączając się w tak zwaną koncepcję pooling sovereignty, czyli koncepcję, która mówi, że ta szeroka suwerenność daje większą zdolność niż suwerenność poszczególnych państw, czyli tych elementów. No, ktoś negocjował zasady akcesji, ktoś określa właśnie te stawki, jakie są płacone. Natomiast czy my mamy suwerenność? Przyjmujemy RODO, prawda, które jest tłumaczeniem, powiedzmy, tych ustaw europejskich. Natomiast to zastrzeżenie, które ja mam do tych rozwiązań na polu bezpieczeństwa. Ja nie chcę się wypowiadać na temat ekonomii. Na polu bezpieczeństwa to, że paradoksem jest, że dostawca usług telekomunikacyjnych na terenie Polski w pierwszej kolejności zobowiązany jest powiadomić o zagrożeniu, które wystąpi w jego sieci, swoją rodzimą firmę matkę, nie rząd polski. To jest dla mnie karygodne. To powinno działać albo odwrotnie, albo być równoległe i tu powinna być współpraca. Tego zupełnie nie rozumiem, jak można dopuścić do czegoś takiego. Zyski, nie wiem jak się wydaje pieniądze, natomiast z robieniem to już jest trochę gorzej. Jeśli chodzi o suwerenność, bo tylko jedno słowo, to jest to trudne bardzo zagadnienie i bardzo dobre pytanie, bo
Ja bym odpowiedział na to innym pytaniem, dlatego że my pytamy się, no dobrze, co z tą suwerennością, czy my ją mamy, czy my jej nie mamy. Może najpierw zacznijmy od tego, a co chcemy mieć i jaką chcemy mieć. I to uczyńmy przedmiotem dyskusji, sporu na forum zarówno krajowym, jak i na forach międzynarodowych i tak dalej, i bądźmy za tym, tak? Tylko czy my mamy jedną odpowiedź na dzisiaj? Jak chcemy to, żeby ta suwerenność wyglądała? To jest trudne zagadnienie. Pytanie, czy je zostawiamy komuś, żeby za nas zdecydował, czy sami chcemy zacząć się nad nim zastanawiać, bo to będzie kosztowało wysiłek. Trzeba się do tego przygotować, żeby zadać sobie to pytanie, w jakim zakresie ta suwerenność ma być tu czy tam realizowana i na jakim forum. I to nie jest proste pytanie. I możemy powiedzieć, źle zrobili, bo oddali naszą suwerenność, albo nie, mamy tutaj za mało suwerenności, albo to musi być forum unijne, a nie krajowe, a to musi być krajowe. Fajnie, to są różne opinie. Pytanie, do czego dążymy? Jaki model byłby ten, który by tego iluzorycznego suwerena, nie ma jednego, jest wielu, tego iluzorycznego suwerena zadowolił? Ja jeśli mogę jeszcze a propos. No, mamy ewidentnie przykład innych rodzajów rozwiązań, jeśli chodzi o Chiny i o Rosję. W Rosji dostawca usług, który chce postawić serwer na terenie Federacji Rosyjskiej, musi zapewnić łącze stałe z biurem FSB. Tak? W Chinach suwerenność egzekwowana jest całkowicie w inny sposób. Prędkość internetu jest spowalniana, stosowany jest ten Golden Shield, czy w tej chwili The Great Firewall of China, gdzie następuje filtrowanie informacji, czyli to, co może zagrozić państwu, jest to po prostu usuwane, przekierowywane. No, spróbujcie państwo bez VPN-a poruszać się swobodnie po internecie. To jest egzekucja suwerenności, prawa do suwerenności państwa. Ja rozumiem, że to nie odpowiada na pańskie pytanie, natomiast no, tak jak mówię, my godzimy się na pewne rozwiązania szersze, ponadnarodowe, do których musimy się dostosowywać. Arek Stawożyński. Ja chciałem najpierw odnieść się do tego przypadku samochodu, który przejechał kobietę. Jeżeli dobrze pamiętam, to miało miejsce w Arizonie i to nie jest tak, że nikt nie pytał, bo wtedy operator tych samochodów stwierdził, że owszem, żaden człowiek by się tutaj nie zatrzymał, natomiast ten samochód powinien i z tego co pamiętam, zatrzymano wtedy wszystkie samochody tego typu, aż do wyjaśnienia sprawy. Natomiast pytanie chciałem zadać inne, bo mówimy tutaj o technologiach, które mogą zmienić świat w najbliższym czasie. I ostatnio dużo czytałem o reaktorach fuzyjnych. Podobno Chiny tutaj przodują w tych badaniach, to jest pozyskiwanie energii za pomocą syntezy. I według niektórych artykułów, które czytałem, popularno-naukowych, przewiduje się, że w ciągu kilkunastu lat mogą być działające reaktory fuzyjne, które zapewnią nam tanią i właściwie czyściutką energię. Czy panowie to analizowali, jak to może wpłynąć na świat? Dziękuję. Jest takie powiedzenie, że energia fuzyjna, ta termojądrowa, jest odległa o kilkanaście lat i to od 60 lat ona jest odległa o kilkanaście lat. Najprawdopodobniej się uda, znaczy prawdopodobnie się uda, ale to nie można powiedzieć, że Chińczycy są tutaj przodują. To wszystko jest na etapie badań, nie wiadomo. Raczej ja bym obstawiał inne rodzaje reaktorów jądrowych rozszczepialnych, który jest w tej chwili ileś modeli rozmaitych, takich dużo mniejszych i dużo bezpieczniejszych reaktorów jądrowych, które oczywiście nie będą dawać bezpłatnej energii, zresztą żadna nie jest bezpłatna, bo trzeba ten reaktor jeszcze stworzyć. I w tą stronę raczej, tu bym raczej widział możliwości niż przy energii termojądrowej, bo nie ma jeszcze żadnych działających prototypów, ani nawet czegoś, co by wyglądało jak prototyp. Są wyłącznie badania, mniej lub bardziej obiecując. Na to ja bym raczej nie stawiał w perspektywie najbliższych kilkunastu lat. Jeśli mogę coś dodać, co do fuzji termojądrowej nie będę dodawał tutaj, bo myślę, że to przynajmniej z mojej perspektywy, nie mam też tutaj jakby bardzo dużo bieżących informacji, nie wiem czy Chińczycy są bardziej zaawansowani czy nie, natomiast fuzja termojądrowa jest póki co jeszcze trudna, czyli jeszcze przed nami, tak? Ale ja znowu przekornie popytamy o rozwiązania technologiczne problemu, że mamy za mało energii albo że ona jest za brudna. Ja chcę zapytać, czy my mamy szansę na takie rozwiązanie, zachowując założenie o rosnącej konsumpcji?
zachowując założenie, że musi być zachowany wzrost gospodarczy. No właśnie, bo to jest podstawowe pytanie, czy my zachowując tą iluzję, że można rosnąć gospodarczo, co znaczy produkować każdego roku więcej i konsumować każdego roku więcej niż poprzedniego, bo to jest wzrost gospodarczy, to jest definicja, czy my zachowując zwiększającą się konsumpcję, dynamicznie, wykładniczo rosnącą w tej chwili, jesteśmy w stanie znaleźć technologiczne rozwiązania na co? To są technologiczne rozwiązania na to, żeby zachować iluzję rosnącej konsumpcji, jak długo się da. Bo boimy sobie powiedzieć, że to jest nieliniowe i że już jesteśmy za tym punktem, w którym rosnąca konsumpcja przynosi więcej strat niż zysków. I trzeba zajrzeć w inne wymiary i zacząć przyjmować do wiadomości, że przyszły świat będzie światem ograniczonej konsumpcji, a w innych wymiarach się powinniśmy zacząć rozwijać czy spełniać jako ludzie. Jeżeli chcemy zachować rosnącą konsumpcję, to nie wystarczy nam żadnych innowacji technologicznych i będziemy próbować ciągle nadwyrężać zasoby, bo konsumpcja rosnąca tego wymaga. To się nigdy nie skończy. Skończy się oczywiście kolapsem. Jak każdy element nieliniowy czy w elektronice niszczy się w pewnym momencie. Tak? Najpierw się przegina charakterystyka, czyli zwiększamy, ale już nie uzyskujemy tych efektów. Po czym zaczynamy uzyskiwać coraz mniejsze, a kłopotów innych dookoła coraz więcej, aż w końcu element się niszczy. Tak? To dotyczy również nas. Nie jesteśmy jedyni na tej planecie i natura da sobie radę, ja jestem po stronie natury, ale niekoniecznie razem z człowiekiem. Okay? Także tyle na temat tego. Druga rzecz, która jest, to zastanówmy się, bo my do tej pory szukamy reaktorów rozszczepialnych, mówimy, że to, ale one śmiecą, tak? Szukamy możliwości syntezy jądrowej, szukamy możliwości innych po to, żeby mieć czystą energię. Tymczasem od 4 miliardów, no nie od 4 miliardów lat, bo to wystartowało później, ale od wielu set milionów lat mamy pod nosem coś, co działa idealnie na tej planecie, ale nie umiemy tego zrobić technologicznie. To się nazywa fotosynteza. Jeżeli myślicie, że to dotyczy tylko roślin, to się grubo mylicie. Proszę obejrzeć sobie, jak wygląda struktura chemiczna hemoglobiny i w chlorofilu. Są prawie identyczne, tylko mamy w środku albo atom żelaza w chlorofilu, w hemoglobinie, a tam mamy atom magnezu. My jesteśmy też od światła. I cały łańcuch pokarmowy zależy od fotosyntezy i my ciągle nie umiemy tego zrobić. Tyle jest warta nasza technologia. Fotosynteza jest zaawansowanym kwantowym procesem napędzanym światłem planety, pod którą życie wyewoluowało, ale tego nie zgłębiamy, dlatego że to się nie sprzedaje specjalnie dobrze. Zgłębiamy. Są badania. Zgłębiamy to, w jaki sposób genetycznie modyfikować rośliny, jak to sprzedać. Tak, jak sprzedać, jak genetycznie modyfikowane organizmy sprzedać, jak zabronić rolnikom to, żeby kupowali nasiona, czy zatrzymywali nasiona z poprzednich lat i tak dalej, i tak dalej. To jest marketing, owszem, i coś tutaj próbujemy robić. Nie o tym mówię. No, okej. Okay, a mogę panu wysłać linki do badań na temat robienia czegoś rodzaju sztucznego chlorofilu, takiej syntezy sztucznej światła słonecznego. Dobrze, chętnie przejrzę. W każdym bądź razie to jest baza, w którą powinniśmy według mnie zaglądać. Powinniśmy patrzeć, jak działa coś, co jest idealne, a nie patrzeć tylko i wyłącznie na fuzję czy rozszczepianie atomu, tak? Które powoduje niestety sporo strat. Dzień dobry, Paweł Adamiak. Taki mój komentarz, dwa zdania komentarza. Futurolodzy kiedyś byli pewni wojny nuklearnej. Nie zdarzyła się. Żyjemy w czasach przyszłości. Kilka dni temu minął dzień, kiedy zaczyna się akcja łowcy androidów, kiedy sztuczna inteligencja była prawdziwa sztuczna inteligencja, androidy, które ciężko było rozpoznać spośród ludzi. Za kilka lat będzie data przyszłości akcji Terminatora, gdzie władze nad światem miały przejąć maszyny bardzo inteligentne. No raczej wątpię, żeby to się wydarzyło.
raczej żyjemy w czasach fikcji, nie sztucznej inteligencji. Te inteligentne pralki, lodówki, telewizory, telefony, inteligentne domy, one są tylko z nazwy inteligentne. Tu padało określenie marketingowcy, gdzie używają, nadużywają słów i my mamy wrażenie, że żyjemy w czasach już takich, że już za chwilę będzie inteligentna maszyna. Albo już są. Nie są. To nie takie proste, raczej mało prawdopodobne, żeby maszyna osiągnęła poziom inteligencji taki, jak to pan, przepraszam, pan Lindenberg zarysował. Jeszcze jedno słowo polemiki z panem. Nie musi, wraz z postępem technologicznym nie musi rosnąć bezrobocie, bo wtedy powstają nowe formy usług, w które mogą się ludzie włączyć. I pytanie do pana. I pytanie do pana, właśnie Lindenberga, bo w pierwszej turze pan był łaskaw powiedzieć, że nie liczy się, nie ma większego znaczenia, co robi Trump, Putin czy ich następcy. Ważne jest, że naukowcy robią rewolucję i oni budują ten nowy świat. W drugiej turze, na skutek głosów tutaj z sali, pan, mam wrażenie, zmodyfikował swoją tezę, mówiąc, że jednak naukowcy mają w tym udział, ale politycy też mają istotny udział. To jak to w końcu jest? Dziękuję. Politycy na pewno będą mogli, i my też, wpływać na to, jak osiągnięcia nauki będą wykorzystywane w praktyce. Będziemy musieli się na różne rzeczy zdecydować, w którą stronę badania powinny iść, które z efektów tych badań chcemy wykorzystywać, jak chcemy wykorzystywać. Czy chcemy na przykład, żeby NFZ czy cokolwiek takiego zwracał koszty upiększania, powiedzmy, że chcemy się wszyscy upiększać, bo mamy takie możliwości i państwo może nam to refundować albo nie. To jest jedna rzecz. Czy państwo będzie musiało zdecydować o tym, jakie rodzaje modyfikacji genetycznych w ludziach są dopuszczalne, jakie są niedopuszczalne, powiedzmy. Więc to jest robota dla polityków. Do pewnego momentu jesteśmy w stanie decydować. Być może bardzo długo, być może zawsze. Nie będziemy w stanie decydować. Natomiast to, co będzie, czyli możemy ukierunkowywać rozwój, który następuje. Trochę tak, jak jedziemy samochodem, który strasznie szybko jedzie, i mamy kilka dróg do wyboru. Możemy którąś z tych dróg pojechać, ale jechać w zasadzie musimy, no chyba, że właśnie nastąpi taka katastrofa kompletna. Ale to, jak daleko dojedziemy, nie zależy od polityków, głównie zależy od naukowców. I im dalej, tym pewnie większe znaczenie będą mieli naukowcy. No i patrząc z perspektywy, jak mówię, znaczy to, co zrobił Mark Zuckerberg, znacznie ważniejsze jest dla świata od tego dzisiaj, niż to, co zrobił Stalin, czy nawet co zrobił Hitler, czy ktokolwiek inny. Więc natomiast jeśli chodzi ogólnie o sztuczną inteligencję, znaczy ja mówię, ja się 100% z panem zgadzam, że na temat inteligentnych pralek, lodówek i tak dalej, nawet w Las Vegas na ostatnich targach konsumpcyjnych w styczniu pokazywane były inteligentne toalety, były dwa modele, $13,000 i $15,000, czarna toaleta, można sobie było z nią porozmawiać i tam różne rzeczy ona jeszcze robiła. To są oczywiście rzeczy głównie marketingowe, natomiast każdy z nas, pan też, w smartfonie ma przynajmniej 3 aplikacje posługujące się sztuczną inteligencją, przynajmniej 3 aplikacje. I to są, jak pan to ładnie tak powiedział, to znaczy to są, tylko nie potrafię tego powtórzyć, że to jest ta dzisiejsza sztuczna inteligencja, to jest taki geniusz w wąskiej dziedzinie i ogólny idiota. Znaczy, że sztuczna inteligencja, ale tylko pan mówi o ludziach, a ja mówię o sztucznej inteligencji. Ona potrafi fantastycznie robić rozmaite poszczególne rzeczy, natomiast ogólnie nie zbliża się w ogóle do naszych możliwości intelektualnych. Natomiast pomimo to potrafi już dzisiaj robić mnóstwo i będzie potrafiła robić. Natomiast czy osiągnie ona poziom inteligencji ludzkiej? Nie czy będzie inteligencją ludzką, bo ona będzie czym innym, ale czy osiągnie poziom inteligencji ludzkiej? No, pana opinia, że nie osiągnie, jest odmienna od opinii naukowców, którzy się tym zajmują, co nie znaczy, że pan nie będzie mieć racji, a oni się mylą.
To znaczy nie, znaczy z badań nad naukowcami, którzy się zajmują sztuczną inteligencją, różnych badań, wynika, że ogromna większość z nich uważa, że to jest kwestia czasu. I się mniej, jest mniejszość, paronastoprocentowa, która uważa, że to nigdy nie będzie możliwe. Natomiast generalnie większość zgodziłaby się, że mówimy o przedziale czasowym 30 do 50, do 80 lat, do końca XXI wieku, kiedy osiągnięcie tego tak zwanej ogólnej sztucznej inteligencji rzeczywiście. Co do tego, że będą nowe zawody i tak dalej, napisałem właśnie, widzę, Układ Sił jest jednym z waszych partnerów. Tutaj napisałem wielki artykuł, który albo się ukazał, albo się zaraz ukaże. Właśnie sztuczna inteligencja i zatrudnienie. I rzeczywiście ja też tak myślałem, dopóki się tym nie zająłem. To jest złudzenie kompletne niestety, że nowe zawody czy usługi tutaj wchłoną ludzi. Niestety to się nie uda. Mogę jedno zdanie. W Stanach Zjednoczonych, gdzie pracuje 140 milionów ludzi, wszystkie zawody związane z komputerami, wie pan ile osób w nich pracuje na 140 milionów ludzi? 5 milionów. Wszyscy programiści, nieprogramiści, administratorzy baz danych i tak dalej, 5 milionów ludzi. To jest ta wielka rewolucja. Znacznie więcej ludzi pracuje jako kasjerzy w sklepach, którzy będą wyeliminowani przez sztuczną inteligencję. Po 60 latach rozwoju informatyki 5 milionów ludzi się tym zajmuje. Te porównania ilościowe są bardzo imponujące, tylko nie mówią o sferze jakościowej. W związku z czym ja tylko chcę przypomnieć takie dwa fakty. Jeden, który mi się przypomina, jest stary, ale dobrze to ilustruje. W 1991 roku założyłem pierwszą swoją firmę komputerową i dostarczałem jakby rozwiązania i komputery, tak, do wielu klientów i administracji publicznej. I w 1991 roku, jak sprzedawaliśmy urządzenia Hewlett-Packarda, to Hewlett-Packard karmił nas takimi marketingowymi wizjami, w których była taka jakaś akcja ratująca ludzi, była jakaś katastrofa, tak jakby związana, nie wiem, z wybuchem wulkanu i czegoś takiego, i tam pięknie pokazywali, jak to tłumaczenie w jakim międzynarodowym towarzystwie będzie w takiej akcji odbywało się poprzez tłumaczy takich technologii, która będzie tłumaczyła po prostu język jeden na drugi bezpośrednio, tak, szybko. W związku z czym ta technologia do dzisiaj nie działa, tak? Dlatego że jeżeli państwo słuchacie sobie tam, czy gadacie do waszej sztucznej inteligencji tam w rodzaju Siri i tak dalej, to ona niby coraz więcej wie, czy potrafi zrobić, ale jest pytanie, czy ona rozumie, co ona robi. Czyli innymi słowy, czy ma świadomość tego, co ona robi. Ona tylko przetwarza symbole, tak? To jest różnica pomiędzy sztuczną inteligencją a naszą inteligencją, jedna z tylko. W związku z czym nie mylmy działania sztucznej inteligencji z rozumieniem, tak, tego, co się robi, i zrozumieniem szerszego kontekstu tego, co się robi. Więc jeżeli mówimy o ilościach ludzi, którzy wierzą w ten rozwój sztucznej inteligencji, to ta większa ilość jest zatrudniona przez Google'a, tak jak pan Rosenzweig, i ma tego rodzaju poglądy, jak są tutaj prezentowane, ale jeśli dobrze się poszuka, to jest cała masa bardzo istotnej naukowej krytyki tego, co futurolodzy Google'a prezentują, tylko trzeba szukać nie w wyszukiwarce Google'a. I wtedy się ją znajdzie i wcale nie jest jej tak mało, tak? Więc tyle. Bartłomiej Radziejewski, Nowa Konfederacja. Dziękuję za bardzo ciekawą dyskusję. Mam jedno trzyczęściowe pytanie do wszystkich panów. Punkt pierwszy. Czy zgadzają się, jeśli zgadzają się panowie z tezą, że rozwój technologiczny, przynajmniej w pewnych aspektach, jest niebezpieczny dla człowieka i ludzkości. To jakby pierwsze, od którego zależą dwa następne. To czy, punkt drugi, panowie się zgadzacie z tym, że potrzebne jest moratorium technologiczne, czyli idea, którą w Polsce popularyzuje, stara się profesor Andrzej Zybertowicz, planowego ograniczenia rozwoju technologicznego w całości lub w części, tak? No i punkt trzeci, jeśli tak, to czy wtedy nie grozi nam całkowita marginalizacja gospodarcza i technologiczna na rzecz państw i cywilizacji takich jak Chiny, które tego rodzaju skrupułów nie mają? Dziękuję. Znaczy ja się zgadzam, znaczy rzeczywiście są rozmaite niebezpieczeństwa, zawsze były i teraz pewnie są jeszcze znacznie większe, związane z rozwojem zarówno genetyki, jak i sztucznej inteligencji.
moratorium technologiczne na poziomie jednego państwa, takiego jak Polska, możemy sobie wprowadzać albo nie wprowadzać. Nie ma to żadnego znaczenia dla świata. Pewnie będzie jakieś miało dla Polski, ale to jest kompletnie absurdalny pomysł. Moratorium na poziomie świata w ogóle sobie nie wyobrażam, żeby się udało wprowadzić. Mam nadzieję, że uda się. Na poziomie Unii Europejskiej też się nie uda. To nie ma w ogóle żadnej szansy, żeby Unia Europejska wprowadziła moratorium na badania genetyki albo sztucznej inteligencji, bo tylko będzie znaczyło, że Stany Zjednoczone i Chiny odjadą jeszcze dalej po prostu. Mam nadzieję, bo to są problemy ogólnoświatowe, mam nadzieję, że uda się wypracować porozumienia, nie moratoria, ale porozumienia, być może jakieś częściowe moratoria na poziomie światowym właśnie. I to jest według mnie jedyna droga, którą ludzkość musi iść. To trochę odpowiedź na pytanie na temat suwerenności. Znaczy problemy, które są w tej chwili, czy wyzwania właściwie, które są przed ludzkością, to są wyzwania ogólnoświatowe i po prostu musimy jako ludzkość na poziomie całego świata je rozwiązywać. Nie może być tak, nawet jeżeli jeden kraj będzie w stanie tylko rozwijać sztuczną inteligencję, no to bo się nie podporządkuje, no to wyprzedzi absolutnie wszystkie inne. Więc na poziomie Polski naprawdę to nie ma żadnego sensu. Trochę eschatologicznie, jeżeli wprowadzimy ograniczenie na rozwój sztucznej inteligencji, ta sztuczna inteligencja, generalna sztuczna inteligencja, ona się po prostu nie rozwinie. Wszystko, co ogranicza inteligencję, działa wstecz. Jeśli chodzi o niebezpieczeństwo sztucznej inteligencji, w tej chwili są, ja bym się troszeczkę chciał przenieść na pole systemów autonomicznych, gdzie wykorzystywane jest AI, czy to rakiety śledzące, parujące się w powietrzu. Są trzy takie zakresy, gdzie wykorzystywane są algorytmy, wykorzystywane są maszyny, które działają samodzielnie, jeśli chodzi o działania wojskowe. To jest broń półautomatyczna, czyli taka naprowadzająca się samodzielnie na cel. Broń autonomiczna o charakterze defensywnym, to są systemy obrony przeciwrakietowej i broń nieśmiercionośna typu walka elektromagnetyczna. Na tym trzecim polu tak naprawdę człowiek nie ma szans nadążenia za zmieniającą się częstotliwością czy szyfrowaniem systemów obrony przeciwnika, więc to jest wykorzystywane. Jak dotąd są pewne systemy, tak jak BAE, Taranis, czy Kongsberga, czy system Samsunga, które mogą prowadzić autonomicznie ogień do celów wykrytych, natomiast nie ma przekazanej takiej autonomii. To jest niebezpieczne dla człowieka, mówiąc tak na tym poziomie wojskowym. Oczywiście system może zostać skakowany, może ulec awarii, tak jak w przypadku tego samochodu autonomicznego i ta broń może samodzielnie radzić, prawda? Natomiast my mówimy w tym momencie o sztucznej inteligencji, która mogłaby się rozwinąć tak, żeby dokonać destrukcji, nie wiem, masowej zagłady, wyprodukować błędny lek, powiedzmy, który mógłby zrobić więcej szkody niż pożytku. I to chyba tyle. Ja znowu trochę pokrętnie, to pytanie znowu sugeruje odpowiedzi. Może coś czy sugeruje... optymistycznie. A tak, bardzo. Ja jestem olbrzymim optymistą, mówię, natura zwycięży. Ja słyszę wiele narracji, które obala teorię i odechciewa mi się żyć. Nie wiem, jak do Warszawy. Okej. Musi pan z tym żyć. W Łodzi jest też... O tak, przywykłem. Ja też. Mówię troszeczkę, odwracając pytanie, starając się po prostu rozszerzyć perspektywę, bo mówiłem o tym na początku i chcę się tego trzymać, tak, że chodzi o to, żebyśmy pytaniami, które są postawione, są zasadne, tylko żebyśmy nie zafiltrowali naszego myślenia, dlatego że kiedy pytamy, czy powinniśmy wprowadzić moratorium na technologię, czy na genetyczne zmiany, tak, czy na modyfikacje genetyczne, to pytamy o coś, że powinniśmy czegoś zabronić, zakazać i pytamy o co? O narzędzie. Dlatego pamiętajmy, technologia to nie jest nic więcej jak narzędzie. Czy to jest technologia genetyczna, czy to jest inna technologia. Więc pytamy o narzędzie i chcemy zakazać narzędzia. A nie pytamy o to, do czego narzędzia używamy. I czy w tym zakresie chcemy to modyfikować. Bo nóż można użyć do tego, żeby wyrzeźbić piękną rzeźbę i można kogoś zabić. Tak samo z technologią, tak samo z modyfikacjami genetycznymi. Więc pytajmy raczej o to, czy będziemy mieli układy międzynarodowe na forum międzynarodowym, bo zgadzam się, że dzisiaj musimy myśleć o problemach świata międzynarodowo, a nie na forum tego czy tamtego państwa, bo to jest bezskuteczne, tak po prostu. To pytajmy o to, do czego będziemy tych narzędzi używać
i w tym sensie próbujmy uzgadniać właściwe cele dla używania tego i dla nakładów, dla finansowania i wtedy będziemy pytać, czy genetycznie modyfikowane organizmy mamy wykorzystywać do tego nad badaniami, nad chorobami genetycznymi człowieka i próbować je przynajmniej zmniejszyć realnie, czy wykorzystywać badania kwantowe nad tym, żeby naśladować przynajmniej w jakimś stopniu fotosyntezę po to, żebyśmy mogli generować więcej czystej energii na tej planecie, ze słońca po prostu, które mamy, jeszcze będziemy mieli wiele lat. Pytajmy o te rzeczy, a nie pytajmy o to, czy technologię ograniczać, czy robić moratorium na technologię, bo to jest taka próba, no zabrońmy nosić ludziom noże, a niczego nie wyrzeźbią, tak, ale też i nikogo nie zabiją, ale przykładamy jakby rolę ograniczającą nie w tym punkcie, w którym ona jest istotna. Pytajmy, do czego warto technologii używać. Ja ostatnio czytałem artykuł w Newsweeku, w którym sztuczna inteligencja okazała się bardziej skuteczna w przewidywaniu długości życia pacjentów dotkniętych jakąś tam chorobą w szpitalu, tak? Czyli sztuczna inteligencja przewidziała z 85% skutecznością, lekarze byli w stanie przewidzieć choroby serca. Z 70%, tak? Być może choroby serca. I teraz stawia się następne pytania takie jak tutaj, tak? No to czy teraz zgodzimy się na to, czy technologia może o tym decydować, żeby odciąć pacjenta od dalszego leczenia, bo to się nie opłaca, tak? Bo po prostu będziemy płacić za coś, a on i tak nie przeżyje. Z 85% skutecznością sztucznej inteligencji. Pytamy o to, czy dać sztucznej inteligencji takie prawo, żeby decydowała o życiu człowieka i tak dalej. Ale nie pytamy, czy ta sztuczna inteligencja potrafi wyleczyć tego człowieka? Dobrze, proszę Państwa, jest 17 i teraz jest pytanie takie. Mamy 15 minut przerwy i o 17.15 zaczynamy trzeci panel. Czy kończymy, czy chcecie Państwo skrócić swoją przerwę na kawę? Kto jest za skróceniem przerwy? Ręka do góry. No super, dobra, skracamy. Proszę polemicznie. Ja tego chcę powiedzieć, znaczy to nie wiem, gdzie pan te pytania znajduje. Ja ich w sieci nie widziałem. Te badania były robione nad sztuczną inteligencją, przewidywaniem śmiertelności pacjentów chorych na choroby serca. I cel był nie taki, żeby decydować, którego z pacjentów odciąć, tylko wręcz przeciwny. Cel był taki, żeby potrafić zdiagnozować tych pacjentów, którzy mają największe ryzyko śmierci, żeby lekarze mogli poświęcić im więcej uwagi. I tyle. W związku z tym to ma służyć ratowaniu życia tych, którzy są zagrożeni śmiercią. Już. Mówimy dokładnie o tych samych badaniach. Dobrze. Podpułkownik Rukat jeszcze chce pokazać jeden slajd na koniec. Ja chciałbym pokazać Państwu, jak wygląda w praktyce działanie. Mówimy o Chinach, mówimy o zagrożeniach, mówimy o technologiach, mówimy o reżimach, o moratorium. Mamy coś takiego jak porozumienie z Wassenaar, określające docelowych użytkowników danych produktów, szczególnie technologii. Coś mi się tutaj na tym komputerze. To jest zestawienie w świetle wojny Trumpa technologii, które są pozyskiwane i eksportowane tam i z powrotem do Chin. Znaczy, to jest na cały świat tak naprawdę. Zobaczcie Państwo, jaka jest skala obrotu amerykańskiego, jeśli chodzi o telekomunikacje. Chiny, 11 miliardów 174 import, technologie informacyjne. Uzbrojenie, akurat Chiny jest niewiele tutaj, ale 12 milionów. Zresztą Trump wydał, tak, 12 milionów, to jest niewiele, to jest bardzo niewiele. Technologie kosmiczne. Mamy 1 119 000 000 dolarów eksportu w sierpniu do Chin. Mówimy o wojnie technologicznej, mówimy o zakazach, mówimy o takim silnym napięciu, a ten sprzęt dalej płynie. Chciałem zwrócić uwagę po prostu, jak wyglądają dane i jak wyglądają te dyskusje, które my toczymy tutaj, a jak wygląda biznes prywatny, którym jak wygląda rzeczywistość. Dziękuję. Podziękujmy panelistom brawami.
Dziękuję za gorącą dyskusję. Zapraszam na gorącą kawę. Spotykamy się tutaj o 17:20. 15 minut przerwy.